Szanowni Państwo, rozpoczynamy finał trzeciego ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imieniem Pawła Brylińskiego. Trzeci ogólnopolski konkurs poetycki organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach, a patronat nad konkursem objął wójt gminy Sieroszewice, pan Czesław Berkowski, którego bardzo serdecznie na dzisiejszym finale witam. I w imieniu pana wójta i swoim witam gości przybyłych. Witam bardzo serdecznie radnego powiatowego pana Arkadiusza Wojtczaka. Witam przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice pana Pawła Siwacha. I witam również radnych Rady Gminy Sieroszewice. Witam państwa. Witam sekretarz gminy Sieroszewice panią Mirosławę Busza. Witam kierownika posterunku Policji w Sieroszewicach, pana Leszka Borowczyka. Witam prezesa Górkowego Pracy Strzeleckiego w Sieroszewicach, pana Krzysztofa Portasiaka. Witam panią Helenę Saranek, szefową zespołu Ołowok. Witam państwa Bożenę i Czesława Wosiów. Witam państwa Annę i Stanisława Jarosików. Witam panią Bożenę Zarzecką, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich. Witam dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Sieroszewice, panią Barbarę Stasiak, panią Eminię Szyszka i pana Jerzego Pawłowskiego. Witam dyrektorów szkół i przedszkoli z gminy Sieroszewice. Witam sołtysów. I witam bardzo serdecznie wszystkich przyjaciół biblioteki, którzy tutaj nas zaszczycili swoją obecnością. Witam państwa. Drodzy państwo, nie byłoby konkursu, gdyby nie uczestnicy i jury. I tak nam się miło i pięknie złożyło, że mamy cały skład jurorski dzisiaj tutaj na finale. Bardzo serdecznie witam i przedstawiam pani Lucja Gąsek, przewodnicząca jury. Pani Aleksandra Kieliszanuła. I pan Piotr Pałczyński. I żebyście państwo troszeczkę o naszych jurorach widzieli, to ja sobie taką małą ściągawkę zrobiłam. I parę słów o jurorach. Pani Lucja Gąsek, poetka, animatorka kultury, autorka książek poetyckich Mój Mały Eden, A Jednak Świtanie, Zmienne Klimaty. Laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich. Swoje wiersze publikuje w prasie literackiej i na antenie Polskiego Radia, w antologiach i alamachach pokonkursowych. Pani Lucja była już jurorem w kilku ogólnopolskich konkursach i organizatorem ogólnopolskich spotkań poetyckich w Chojnicach i Harzychowach. Pani Lucja dojechała do nas z Chojnic, także wielkie brawa i jeszcze raz wielkie podziękowania. Pani Aleksandra Kiełbsza była poetka, autorka piosenek i ballad, kompozytorka, wokalistka. Kiedyś śpiewała w zespole Stare Dobre Małżeństwo, obecnie gra z własnym zespołem Wyspa oraz zespołem U Studni i Do Góry Dnem. Opublikowała tomik poetycki Niedojrzałe Czereśnie, książkę wspomnieniową o zespole Stare Dobre Małżeństwo, czyli Jak to się robi, książeczkę poetycką dla dzieci Na Nibowie, tomik poetycki Pastryki. Wiersze pani Oli znalazły się w wielu antologiach. Jest laureatką wielu konkursów poetyckich i przeglądów piosenek. Od wielu lat redaguje antologię Szuflada, Wieczory Działań Artystycznych. Prowadzi własne wydawnictwo SOR. Pani Aleksandra Kiełbsza-Dła. I jedyny rodzynek w tym naszym jury, pan Piotr Pałczyński, poeta, autor tomików poezji Nieistotny Fakt i Niedyskrecja Czasu. Jest również autorem cyklu opowiadań o wspólnym tytule Zakole.
Wiersze pana Piotra publikowane są w antologiach i tomikach pokonkursowych. Tłumaczone były na języki, są na języki byłej Jugosławii. Jest laureatem, no już w tej chwili, o 100 konkursów poetyckich. I uchylę rąbka tajemnicy, w druku jest powieść Piotra pod tytułem Więcej niż nic i powieść ta ukaże się na przełomie roku. Także myślę, że w przyszłym roku będziemy mieli jakiś fajny wieczorek promujący właśnie tę nową powieść. Nie byłoby finału, gdyby nie laureaci. I bardzo się cieszę, ponieważ zdaję sobie sprawę, że by tutaj dotrzeć do Sieroszewic, to niektórzy z Państwa musieli już bladym świtem wyjechać. Tym bardziej jest mi miło, że no, mamy dzisiaj kilkoro laureatów. Poproszę teraz może Panią Olę, która pomoże i przeczyta protokół jury. I ja poproszę jeszcze Pana Wójta i Pana Przewodniczącego o wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych i nagród finansowych. Sieroszewice 8 września 2014 roku. Protokół z posiedzenia jury 3. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Pawła Brylińskiego w Sieroszewicach. Jury wyżej wymienionego konkursu obradujące w dniach 7 i 8 września 2014 roku w składzie Aleksandra Kiełbszawła, Lucja Gocek i Piotr Falczyński po zapoznaniu się z 471 wierszem nadesłanymi przez 157 autorów postanowiło przyznać pierwszą nagrodę w wysokości 1000 zł za zestaw wierszy, tutaj tytuły Mówcie Amen, Ad Rem, Ad Personam oraz wiersz, który nie rymuje się z niczym, opatrzony godłem Nazwa Własna, dla Pawła Podlipniaka z Radomia. Zapraszamy Pana Pawła do siebie. Zapraszamy Pana Pawła do siebie. Panie Pawle, proszę. Może tutaj po mojej prawej. A teraz druga nagroda w wysokości 700 zł za wiersze bez tytułu, zaczynające się od słów Fajnie, że nie załapaliśmy się na czas oraz Miałem przeciwko sobie, opatrzone godłem Bonifacy. Ta nagroda trafia do pana Jacka Woźniczki z Łodzi. Zapraszamy. Zapraszamy tutaj Was. Trzecia nagroda w wysokości 300 zł za wiersz pod tytułem Art of Dreaming, opatrzony godłem Rozchodnik. Trzecia nagroda trafia do pani Agnieszki Marek z Bielska-Białej. Niestety jeszcze szybki pociąg nie jeździ z Bielska-Białej do Sieroszewic, ale wszystko jest na dobrej drodze, tak słyszałam. Zdanie pozdrawiamy panią Agnieszkę, z tego co wiem, to jest dzisiaj na wykładach, ponieważ studiuje. Jest dwa równorzędne wyróżnienia finansowe po 150 zł każde. Jury przyznało za wiersz Dziecko Merian, opatrzone godłem Prawoserii, Piotrowi Zemankowi z Bielska-Białej. Drugie takie samo wyróżnienie finansowe za wiersz Po odpuście, opatrzony godłem Sole Mio, trafia do pani Eli Galoch z Turku. Zapraszamy tutaj do grona laureatów. Przeczytam teraz dłuższą nieco listę wyróżnień, równorzędnych wyróżnień drukiem w tomiku pokonkursowym, gdzie Państwo będziecie mogli te wiersze oczywiście przeczytać, zapoznać się z nimi i zachwycać nimi do woli. To są następujące wiersze i autorzy.
Wiersz Chłopiec z brzydkimi zeszytami, opatrzony godłem Fames dla Agnieszki Kostuch-Strzebini. Wiersz pod tytułem Język, opatrzony godłem Szum szkła. To ten wiersz napisał pan Czesław Markiewicz z Zielonej Góry. Następnie wiersz pod tytułem Poeta czasem wraca, opatrzony godłem Weronika, napisała pani Katarzyna Nowak z Warszawy. Wiersz pod tytułem Bóg, opatrzony godłem Wygocka, napisała pani Małgorzata Skałbania z Lublina. Oraz wiersz pod tytułem Ostatni wiersz dla ciebie, opatrzony godłem Żagiel, napisała pani Wiktoria Szujasta z Będzina. Jury zwróciło także uwagę na wiersze opatrzone następującymi godłami: Eda, Głoski do zabawy, Ina, Kemir, Konfacela, Krzywa wieża, Niby nic, Non notus, Pętelka, Piękne dziecko strasznych mieszczan, Warta. Ponadto dla upamiętnienia 200. rocznicy urodzin patrona konkursu, Pawła Brylińskiego, jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia w kwocie 100 zł. I to jest nagroda dyrektora Biblioteki Sieroszewickiej. Za wiersz pod tytułem Świątek, opatrzony godłem karmiący piersiówką, dla Michała Witolda Gajdy z Wrześni. I za wiersz pod tytułem Pycha, opatrzony godłem Wanda, dla Bolesława Grobelnego z Ostrzeszowa. Czy pan Bolesław, zapraszam. Pana Michała Niestrzeszowa. Zapraszam do grona laureatów. Jeszcze jedno wyróżnienie w kategorii Twórca regionu. Przyznano je za wiersz pod tytułem Kryzys wieku średniego, opatrzony godłem Janusz Zakościelny, a wiersz napisała Anna Halina Kazimierczak z Wielowsi. Jeśli jest z nami pani Anna Halina, zapraszamy. Nie ma pani Anny, ale jest mama w zastępstwie, także zapraszam. W takim razie jest przedstawicielka. Na zakończenie niestety nie mam dobrej wiadomości. Otóż jury zdyskwalifikowało zestawy konkursowe opatrzone godłami. Igor, Kradzione czereśnie, Rybak, Szczupak, Szczyp, Jorek, Wotan, Żołąd, Korut południowo-queenslandzki z uwagi na naruszenie zasad regulaminu, ponieważ utwory nadesłane do tegorocznego konkursu były już publikowane, ba, nawet nagradzane na innych konkursach. Ten skład jury, proszę Państwa, gwarantuje bezwzględne tropienie takich właśnie śladów. Myślę, że szansę można dać każdemu, ale jeśli ktoś już otrzymał nagrodę za wiersz, po cóż domaga się więcej? Wystarczy moim zdaniem zadowolić się tym, że ten wiersz zostanie opublikowany i przeczytany przez bardzo wielu czytelników, którzy docenią ten artystyczny trud. To jest naprawdę bardzo wiele. Dziękuję za uwagę, gratuluję laureatom serdecznie i bardzo zapraszam Państwa do mikrofonu z prośbą o to, abyście zechcieli nas poczęstować swoją poezją. Bardzo prosimy. Pan Paweł Podlipniak jest, widzę, już gotowy. Zapraszam, laureat pierwszej nagrody. Skoro ja i pierwsza nagroda, to będzie pierwszy wiersz. Mówcie amen dla pułkownika Williama Ismonda Kurca. I niech się stanie mięso, skoro nasz Bóg lubi patrzeć, jak cudze matki wypłakują oczy. A kiedy ukrzyżują w świetle reflektorów resztki ciał pozbieranych z kapuścianych liści, ktoś nam znowu opowie o sensie cierpienia lub krwawym obmywaniu z grzechów pierworodnych. A kiedyś wystarczyło zwykłe pomazanie krwią drzwi niechcianych dzieci. Teraz każda plaga musi mieć jak najlepszy target pod reklamę. Zamiast minuty ciszy zawełkocze ekspert, a po nim dyplomata i po paru chwilach jest nam lżej, bo sumienia lubią gładkie słowa. Choć chce się rzucić w przestrzeń pospolite kurwa, zamiast dobrej nowiny, bo pęka nam szkliwo od zaciskania zębów w gorzkiej bezradności na widok smugi gazów cieknących z dyszy rakiet przebijających niebo.
spod którego spada mięso upakowane w cienką malezyjską puszkę na kapuściane głowy. Niech im ziemia będzie ciut lżejsza od powietrza, a drink i modlitwa jest nadal all inclusive. Nawet kadisz jadą. Dziękuję. Zapraszam kolejną osobę. Może pan Piotr Cymanek? Dziecko Maryam. Kaci wyplatają sznur. Spieszą się, żeby nie patrzyło im na ręce. Chcą skończyć, zanim wyjdzie z wody fachowo owinięte pępowiną. Będą sprawdzać, jak zakłada się pętle, zanim spojrzy im w oczy. Zakotwiczone sznurem w swojej ciepłej zatoce ma niewiele czasu. W kobiecie, która kołysze go jak ocean, nie zdąży zacumować łodzi. Kapsułę czasu złożą w gorzkiej glebie, zamkną usta ziemi. Kiedy mieściło się w dłoni, odwrócił się Bóg o wielu twarzach. Odtąd ich dłonie splatają powróz. Kapłani czekają na misterium. Gdy wyjdzie z wód bezpiecznych, wyjmą życiodajny sznur, potem w ciasnym, obskurnym pokoju odetną go definitywnie. Zostawią w podziemnym, martwym jeziorze podskórnych wód. Nabrzmiałe pokarmem piersi, zamiast ust będą karmić ziemię. Pani Elu, zapraszam. Po odpuście. W odpustowym kacu najbrzydsze są lustra. Żwirowa droga niebezpiecznie wsypuje się w piątą stronę świata. I za górkę wrzuca szkolne autobusy. Chociaż kierowniczka poczty i sekretarki poznały lepsze sposoby na bezpłodność niż bazylia. W tej plątaninie niskogatunkowych wód toaletowych za szopą marnieją matczyne kwiaty. Choć miała syna, syna jedynego, chciała go wychować na Pana Wielkiego. Przy połamanych płotach nawet najwierniejsze kobiety stają się obce. Bitwa z ich braćmi jeszcze nie skończyła się. Marka z przydrożnego bistra wciąż wydłubujesz pogrzebaczem. Po komunii jego siostry najchętniej wybrałbyś psi język za uchem, niż dróżniczce Izie pozwolił wpłynąć w mgłę twojego przypadkowego słowa. Teraz jej Tadek tonie w wymiocinach, u Staśka porcując kradziony spirytus. Razem bełkoczą o barykadach przy mleczarni, a ty przekornie wtórujesz im jak bojs. Niech żyje wolność i swoboda, zabawa i dziewczyna cudza. Choć chrzestna wciąż ostrzega, zjadliwe szepty spod koła gospodyń mogą pogryźć, a poniżeni mężowie wreszcie ściągną uralskich kuzynów. Przecież niedojrzała wyobraźnia skrzypi niczym fura Izaaka w 39. Może starych kawalerów będą zabierać na wojnę do Afganistanu. Umarłeś, Don Juan, umarłeś. Skałożnikowe idą świadkowie ziemi kozłów i jaszczurek. Dziękuję. Zapraszam panią Halinkę. Czytanie jest sztuką i to wielką. Jestem teraz na egzaminie z czytania. Córka w swoim pierwszym zbiorku napisała taki wiersz. Egzamin z czytania. Nie wiem, czy ktoś akurat pamięta z tych osób, które tutaj są. Jeśli mają ten tomik, to przypomnijcie sobie Państwo ten wiersz. Ja spróbuję to wielkie wyzwanie przeczytać dzisiaj kolejny, inny wiersz córki. Kryzys wieku średniego.
mam to za sobą. Czego wciąż mi brakuje? Wielkości, przygody, emocji. Od 40 lat w doborowym towarzystwie starej kanapy i młodego wina. Lekką ręką trwoniąc na lewo i prawo skończoną ilość nieskończonych wieczorów. Twarzą w twarz, z wiernym jak pies telewizorem, co od lat nieprzerwanie jak wariat gada do siebie i bez ładu i składu coś plecie zbyt długim jęzorem. W wolnym czasie bawię się w chowanego z głębokimi myślami, które dawno schowałem w kartonie, w piwnicy, przezornie taśmą zalepiając im usta. Nie warto igrać z losem. Statystycznie przecież szklanka do połowy jest pusta. Każdej nocy wcześniej się kładę, by po ognistej nocy spędzonej rozpaloną lampką nocną dzień ochoczo przywitać. Nowinami z gazety i Wenus z radia radosnym szczebiotaniem. Już prawie zapomniałem, że na śniadanie wciąż tylko kawa i kanapka z obeschniętym, niedoprawionym przemijaniem. Trudno mieć pretensje. Po burzliwej młodości życie musiało się wreszcie poukładać. Wszyscy zdrowi, narzekać więc nie można. Narzekać wręcz nie wypada. A myślę, że zapraszam tylko na piątkę. I zapraszam pana Bolesława. Przekornie napisałem gwar. Przekornie dlatego, że kiedyś rzeźbiłem i wiem, ile trudu potrzeba, aby rzeźbę zrobić. Mało pora niż ręce, kiedy ją gubiesz nożyki małym rylcem, a od przy dużej odciski jak sęki na dłoniach. Pycha. Hej się zgodzisz, panie, ład twojej golgoty ładejmy słoją, co by ci lżej było na krzyży. Strudzone ręce, stróżki płotu, łobolałe plecy i ramiona, poranione palce. To i tak wszystko na nic wobec twojej męki, więc wybacz mi grzesznemu pychę i nie umieraj na krzyżu, który zaś strugą dla ciebie. Wcześniej właśnie skończę cogi roboty. Dziękuję. I bardzo proszę pana wójta, żeby powiedział parę słów na naszym finale. Bałem się, że pani dyrektor będzie mi kazała też recytować. Niestety nie przygotowałem. Panie wójcie, jeszcze są wiersze nieprzeczytane, więc... Szanowni państwo, w takim momencie to chyba czas na podziękowania i na gratulacje. Zanim to zrobię, chciałem powiedzieć, że wśród konkursów, jakie organizuje Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach, ten jest wyjątkowy z tego powodu, że dotyczy poezji i może też jest wyjątkowy z tego powodu, że ma takiego patrona, Pawła Brylińskiego. Ten właśnie konkurs jest nazwany imieniem Pawła Brylińskiego. Dla nas jest to dość ważna postać, bo Paweł Bryliński, zapewne państwo wiedzą, był takim naszym tu ludowym artystą, rzeźbiarzem. Jego pracę dzisiaj jeszcze można spotkać w naszej gminie i sąsiednich gminach. Także pani dyrektor, serdecznie dziękuję za zorganizowanie po raz kolejny konkurs. Mam nadzieję, że będzie kontynuowany, bo zawsze takie przyrzeczenie sobie tutaj robimy na każdym konkursu. Trzymam za sobie.
to zachęcam. Zresztą gmina bardzo chętnie wspiera różne inicjatywy kulturalne. Myślę, że to jest jeden z przykładów właśnie takich inicjatyw. To jest też bardzo ważne, bo pozwala nam też jakoś spotykać ludzi, którzy piszą i obcować, słuchać na żywo ich poezję. Też jest to bardzo cenne i za to Państwu dziękuję. Dziękuję za ten udział i za udział w konkursie, ale udział również w tym rozstrzygnięciu. No, jury muszę podziękować tak serdecznie. Jeszcze może jedno słowo do pana Piotra, bo muszę przyznać, że on był takim inspiratorem tutaj, jeśli chodzi o pierwszy konkurs, tak, a może się powtarzam, bo to trzeci konkurs powtarzam, ale może warto, po raz ostatni to powtarzam, może, że Piotr jednak był tym osobą, która tak zainspirowała mnie też do, i tu panią dyrektor, do zorganizowania właśnie tego konkursu. I wszystkim Państwu dziękuję za udział. I co, do zobaczenia w takim razie. Dziękuję bardzo. I pan wójt pewnie nie słyszał, ale ja słyszałam, jak pan wójt mówił o kolejnej edycji jury. Tutaj panie mówiły, trzymamy za słowa. Także myślę, że fajnie by było i no ja też jestem pełna optymizmu i myślę, że kolejny konkurs, że już dzisiaj mogę tak cichaczem zaprosić państwa na czwartą edycję. Mam pytanie, czy pan przewodniczący chciałby coś powiedzieć? Bardzo proszę Państwa, myślę, że właściwie to można w dwóch zdaniach powiedzieć. Nie wiem, jak Państwo sądzicie, ale ja tak tutaj siedząc, to tak troszeczkę miałem bardzo przyjemnie na duszy mi się robiło, jak tak słuchając. Także myślę, że jestem takim wyrazicielem tutaj wszystkich Państwa, którzy mieli okazję akurat słuchać. Także w imieniu Rady Gminy bardzo, bardzo serdecznie gratuluję żuli, że tak akurat tutaj pięknie oceniła. A wszystkim nagrodzonym jak najlepszych, załóżmy, sukcesów w dalszych konkursach. Dziękuję bardzo. Pełnaje się bieg, piękny szary tłum, wspaniała symfonia rzęczy oświony. Westchnieniem powieki przetrzeć.